Nie, proszę Państwa, pozory mylą. Wcale nie jesteśmy na planie filmowym remake'u do Ziemi Obiecanej, a w kompleksie wytwórni wódek Koneser przy Ząbkowskiej na warszawskiej Pradze. Właśnie tutaj, w budynku za mną, swoją inaugurację ma jedna z najciekawszych propozycji teatralnych w stolicy, czyli Teatr Konsekwentny. Kulisy kultury były na inauguracji tego wydarzenia. Zapraszam! Teatr Konsekwentny otwiera nową scenę na prawym brzegu stolicy. W klimatycznej przestrzeni postindustrialnej praskiego Konesera 30 marca odbyła się oficjalna prezentacja z udziałem aktorów, twórców i dziennikarzy. Szukaliśmy w ogóle miejsca jako takiego, które nie było dotychczas teatrem, które stanie się teatrem od zera. Czyli nie zależało na tym, żeby przejąć jakąś instytucję, jakieś miejsce ze swoimi zaszłościami, tylko żeby stworzyć nowe miejsce w Warszawie. Teatr Konsekwentny, zwłaszcza teraz w nowym miejscu, tutaj w fabryce wódek byłej Koneserze, odkrywa dla siebie jakąś nową przestrzeń i to dla mnie i dla takiego projektu niezależnego jest też jakaś fantastyczna okazja, żeby z tej energii, z tej świeżości skorzystać. Ja chciałbym, żeby tutaj widz, jak przyjdzie, to żeby spędził tu jak najwięcej czasu, więc w związku z tym muszę mu zaproponować jakąś konkretną ofertę. Przede wszystkim ogląda spektakl i to jest podstawa i tym się zajmujemy i w tym się specjalizujemy, ale mamy na tyle fajną i dużą tą przestrzeń, że jesteśmy w stanie tutaj po spektaklu zorganizować koncert, kabaret, wystawę w jeszcze innej przestrzeni, może po prostu nawet imprezę taneczną, gdzie my będziemy, gdzie wyjdą aktorzy po spektaklu, będzie można pogadać, spotkać się. Też sobie tak to wyobrażam, że nie ma tylnego wyjścia, gdzie aktorzy wychodzą i tyle widzimy gdzieś tam z rampy, jak w kinie, przez rampę daleko, tylko tu ma to polegać na tej bliskości. Chciałbym, żeby ten teatr niezależny rósł w siłę i pączkowo, żeby go było coraz więcej. Ja myślę, że ta polityka teatrów miejskich, etatowych, no dla mnie jest już, odchodzi do lamusa. Teatr dzieli od religii bardzo niewiele, to znaczy, że jest to jakieś wspólne poszukiwanie jakiegoś absolutu, jakiejś idei, w którą warto uwierzyć. To bardzo widać dobrze na aktorach. Aktor jest takim medium, które musi zawierzyć, musi uwierzyć, na chwilę poddać się jakiejś iluzji, sprawić, żeby inni też uwierzyli w tę iluzję. I taka wspólnota, która jest, nie wiem, w tych losach świętych, ludzi, którzy szukali swojego powołania, często w jakiś taki dziwaczny sposób, niesłychanie, daje niesłychanie fajny taki materiał i impuls do takiego spojrzenia na to właściwie, jak my dzisiaj szukamy tego powołania. Czy przypadkiem nie jest tak, że w czasach takiego kryzysu, gdzie widać, że te wartości takie liberalne gdzieś zawiodły i oczekujemy czegoś więcej od życia, sięgnięcie po tych świętych, po ludzi, którzy z jakimś szaleństwem szukali sensu w swoim życiu, jakiegoś odniesienia, nie jest dla teatru, dla aktorów i dla ludzi też, tak? Właśnie nawet mówię tutaj w Warszawie, czymś ważnym i czymś potrzebnym. Myślę o tym przede wszystkim jako miejscu, gdzie każdy może przyjść i spróbować u mnie zrobić coś twórczego. Bo to może być teatr, może być cokolwiek innego. I na pewno nie zamknę przed nikim drzwi. Czy Konsekwentny ze swoją ofertą wykraczającą poza ramy tradycyjnego teatru stanie się kulturalną wyspą na mapie Warszawy? Wszystko zależy od zapału i wyobraźni twórców, a tego, sądząc po tej konferencji, jak na razie na pewno nie brakuje.